Cześć, witam Ciebie serdecznie w kolejnym poradniku do GTA Online. Dzisiaj zajmujemy się w dalszym ciągu przygotowaniami do napadu na kasyno. Będzie to przygotowania, będę Ci pokazywał w kolejnych odcinkach, w każdym odcinku osobne przygotowanie, konkretnie omówione. Będzie to przygotowanie do trybu cichego. Tak jak widzisz, mam tutaj tablicę napadu. Zwiad kasyna został już wykonany i to jest to, co Ci mówiłem w poprzednim odcinku, że wykonujesz zwiad kasyna raz, a porządnie i do każdego kolejnego napadu już nie musisz go wykonywać. Mimo tego, że pokazuje Ci się tam ta gwiazdka jako wymagane, nie musisz wykonywać zwiadu kasyna po raz kolejny. Jest to raz wykonywane jakby na zawsze. Dlatego za pierwszym razem zrób to dobrze. Ale musisz wykonać zawartość skarbca. To jak oczywiście zmienić zawartość skarbca, co jest w skarbcu, aby zmienić na inny łup, pokazałem Ci w poprzednim poradniku, także tutaj nie będę się na ten temat też rozwodził. U mnie zostało zidentyfikowane złoto, także najbardziej opłacalna opcja, no oprócz diamentów, ale one są dostępne raz na jakiś czas, także teraz nie będziemy o diamentach mówili. Pozostaje do wybrania tryb, jaki nas interesuje. No, tak jak widzisz, mamy wybierz podejście. Ja tutaj aż Ci przybliżę, żebyś wszystko dokładnie widział. Tak jak mówiłem wiele razy, absolutnie nie opłaca brać się podejścia agresywnego i tego nigdy nie wybieram. Raz tylko musisz je przejść, aby mieć odblokowaną możliwość zmiany napadu, anulowania napadu konkretnie. Ja poprzednio wykonywałem na dziełach sztuki podejście sprytne. Tak jak widzisz, teraz podejścia sprytnego nie mogę wybrać, bo jest na tym kłódka, także go nie wybiorę. Tutaj będzie Lester Ci różne głupoty gadał, nie zawsze sugeruj się tym, co mówi, sugeruj się tym, co musisz zaznaczyć. Także mi jakby pozostaje do wyboru podejście agresywne i ciche. Agresywne z góry odrzucam, więc pozostaje mi podejście ciche. Jak widzisz, przy podejściu cichym pojawia się taka czacha. To jest bardzo ważna informacja, ona pojawia się przemiennie, raz na podejściu cichym, raz na podejściu sprytnym. I tak sobie to skonfigurowałem, że właśnie teraz na podejściu cichym mam czachę. Co oznacza ta czacha? Ta czacha oznacza, że jest poziom trudniejszy, a co za tym idzie, łup jest znacznie wyższy. Także to jest taka bardzo ważna informacja. W pierwszym etapie podejścia musisz wybrać, zawsze to musisz zrobić, strzelca. Ja zawsze biorę najtańszego strzelca, czyli tego za 5%. Tańszego niestety nie ma. Musisz wybrać również... Dobra, Lester tutaj jak zwykle pierdzieli i tego niestety nie da się, moi drodzy, zeskipować. Musisz wybrać kierowcę. Też wybieraj najtańszego, też bierze 5%. Szkoda, że tak dużo. Chciałbym komuś dać mniej. Natomiast jeśli chodzi o hakera, to tutaj nie żałuj, wybierz najdroższego. Ja już mam dostępną page, dlatego że właśnie po poprzednim napadzie kupiłem terabajta, więc mam dostępną page. Więc wybieram page jako najlepszą hakerkę. Najlepszy haker daje Ci więcej czasu w skarbcu. Przy złocie jest to dla mnie idealna opcja, no ponieważ no nie ukrywajmy, moi drodzy, ale ten czas jest bardzo, bardzo, bardzo ograniczony. I teraz, jeśli chodzi o przygotowania, polecam Ci wykonać te, które pasują do danego typu podejścia. Jeżeli robimy podejście ciche, to zdecydowanie no, musisz wykonać te, które są z gwiazdkami. Nie masz możliwości, aby ich nie wykonać, ale dodatkowo proponuję Ci zrobić dostawy Dugana. No to jest bardzo ważne, ale nie będziemy teraz się tym zajmowali. Osobny poradnik będzie odnośnie dostaw Dugana. W tej chwili zajmiemy się, moi drodzy, kartami dostępu. Karty dostępu są bardzo ważne, aby po prostu wejść na przykład do windy, czy aby wejść w niektóre pomieszczenia. Także tutaj zrobimy, pomaga mi Igor, mój widz, którego serdecznie pozdrawiam. Robimy razem przygotowania i razem będziemy robili napad. Misja w terenie. Karty dostępu do skarbca. Będą potrzebne dwie karty dostępu. Także jak widzisz, warto jest jechać z kimś z Twojej ekipy. Tylko nie zapomnij, aby zarejestrować tą osobę jako partnera. Igor już tu chyba na mnie czeka lub ja go przewiozę. Tutaj moja kurumka gdzieś powinna stać. Ale gdzieś mi ją wywiało. Dobra, nie będziemy... Robimy pojazd i sporować pojazd osobisty. Mam nadzieję, że mi kurumkę sprowadzi, a nie jakiś szajs. Bo niestety do salonu gier w tej chwili już wejść nie mogę.
A jak nie, to mam nadzieję, że Igor podjedzie swoją kurumką, bo będzie prawdopodobnie strzelane. Będzie, moi drodzy, strzelane. Gdzie jest mój pojazd? GTA czasami ma spowolnione ruchy. Czekaj, ty, Igor, jesteś tu, czy jakiś typek, który będzie do mnie? Nie, no my powinniśmy być sami na sesji. Sorry, że tak długo, ale... A, jesteś. Ty mnie wieziesz? No dobra, to wieź mnie tym. Spoko. Siadaj. Bylebyśmy przeżyli. Dobra. Ukradnij ochroniarzom karty dostępu. Nie pokazało, więc musimy zaznaczyć na mapie, bo jest dwóch ochroniarzy. Teraz jedzie Igor na dół, ale źle jedziesz, Igor. Dobra. Jedziemy. Oczywiście, można to, słuchajcie, zrobić tak, że jeden jedzie w jedno miejsce, drugi w drugie. Jest to znacznie szybciej, więc tu polecam ci zrobić coś takiego. I właśnie, jeżeli są dwie karty dostępu do skarbca, we dwójkę robicie to. Jeden jedzie w jedno miejsce, drugi w drugie. Jest to o wiele lepsze, jeśli chodzi o czas przygotowań. Natomiast dzisiaj, no teraz jedziemy razem, ponieważ chcę ci wszystko pokazać na nagraniu. Chcę się dobrze skupić na tym, aby ci to wytłumaczyć. A jak wiesz, wykonywanie misji, jednocześnie tłumaczenie, jazda samochodem, strzelanie, to jest troszkę dużo czynności jak na raz i jak na moje moce przetwarzania. Także, nie no, taki żarcik, mój procesor w głowie jest całkiem okej. Natomiast lepiej pokażemy ci to we dwójkę, gdzie Igor mnie tutaj po prostu zawiezie. Także jedziemy do jednego ochroniarza, aby ukraść mu kartę dostępu. Jeszcze nie wiem, czy będzie kilim, czy nie będzie kilim, to się wszystko zaraz okaże. Te misje są bardzo podobne do siebie. Zwykle jeden z nich... A, w motelu. No to jest ta prosta misja akurat, gdzie trzeba wejść do motelu, gdzie facet jest z pewną panią. Oj, nie wiem, czy nie będę musiał cenzurki założyć. Nie wiem, czy nie będę musiał założyć cenzurki, bo... Chodzimy obydwoje. Pani oczywiście się na nas, kochani, rzuci. Trzeba gościa po prostu trzasnąć w głowę. Zabrać mu kartę dostępu. To są również te karty dostępu, które używasz, aby wejść do skarbca, także no nie bez powodu jest to obowiązkowe. Jak widzisz, misja bardzo prosta w tym wypadku, w drugim troszkę trudniejsza. O, jest i sobie pani. Oni tutaj nie strzelają, wystarczy ich... To już damy Igorowi to zrobić. Pani się nakryła nogami. Nie będziemy jej zaglądali. Musisz nacisnąć E, podchodząc do tego ochroniarza leżącego, który zemdlał, i bierzesz kartę dostępu. Drugą kartę dostępu już nie weźmiesz, musi wziąć twój jakby wspólnik, bo to też jest bardzo ważna informacja, że samemu tej misji w taki sposób byś nie wykonał. Nie wiem, dlaczego tak to działa, ale tak to po prostu jest. Także jedziemy w drugie miejsce, które zaznaczam na mapie, do drugiego, i tu będzie troszkę może strzelanego, z tego co pamiętam, bo będą oni na jakimś parkingu stali. Dlatego warto to robić z kimś. Ale damy radę, nie z takimi rzeczami sobie radziliśmy. Widzisz, misja zajmuje 5 do 10 minut. To przygotowanie... Ja to zaprezentuję. Może zaprezentujesz. Że to łatwo sobie z niej poradzić. Proszę cię bardzo. Jest to... O, fajny samochód. Także widzicie, jest to wszystko dosyć łatwo do wykonania. Jeżeli się faktycznie sprężycie, to... Ja myślę, że... Do 3 godzin, ale do 3 godzin, jeśli nie posiadasz jakichś tam helikopterów, opresorów i tak dalej. Ja ci to pokazuję właśnie tak od podstaw dla osoby początkującej, czyli wykonujemy to wszystko, kochani, z poziomu osoby początkującej, czyli jeździmy zwykłym samochodem, bądź kurumą, no ale to może każdy jeszcze mieć. Nie mamy opresorów, nie mamy helikopterów, po prostu robimy to z poziomu osoby początkującej, od podstaw, krok po kroku. Jak widzisz, GPS ci tutaj wiele pomaga, zaznacza ci, gdzie masz jechać. Oni chyba się przemieszczają. Nie, oni powinni być na jakimś parkingu, jeżeli dobrze pamiętam. Ale to wszystko mówię, to one się tam minimalnie różnią między sobą, także tym też się nie sugeruj, bo ty możesz mieć zupełnie inne miejsce. My tu mieliśmy akurat blisko. Jakiś typek się tu pojawił, nie wiem skąd i po co. On chyba samochód jechał odstawić eksportowy, a my mu go trzasnęliśmy troszkę. No sorry. Sorry kolego, ale no braliśmy sami sesję. A, w tym barze to akurat... tak jak z zasobami, no dobrze. To jest ten ochroniarz, który jak widzicie idzie pijany. Wyszedł z baru, jest to proste, dostanie dwa strzały i...
Także widzicie, to różne misje są, naprawdę one różnie wyglądają. No już nie będziemy robić dwóch na jednego już. Niech tam Igor mu strzeli. Nawet widzicie, broni nie używamy. Słuchajcie, wyznajemy zasady. Mamy zasady, nie jeździmy po ludziach. Dobra, Igor teraz mu weźmie kartę. Ja prawdopodobnie bym nie mógł. No i wracamy po prostu. No chyba nawet trzeba teren opuścić, jeśli dobrze pamiętam. Nawet chyba nie musisz wracać do salonu gier. I to cała misja. Opuść obszar. Opuszczasz obszar. Opuszczasz obszar i to, kochani, cała w tym momencie misja w terenie zakończona. No i tak się zdobywa karty dostępu. Tyle. Mówię, reasumując, na początku, kiedy wyjdziesz z salonu gier, nie będzie pokazane na GPS-ie na żółto, gdzie masz jechać. Więc musisz sobie zaznaczyć na GPS-ie te czerwone punkciki, które widziałaś. Jeżeli robicie to we dwójkę, jeden jedzie w jedno miejsce, drugi w drugie, tak też możecie zrobić. Opuszczacie obszar, misja zakończona, jedziecie do salonu gier i robicie kolejne przygotowanie, ale o następnym przygotowaniu będzie już w następnym odcinku, bo to było konkretnie jak ukraść karty do skarbca. Tak jak jeszcze powiedziałem, może się to troszeczkę różnić, mogą być różne miejsca, nie sugeruj się, że na pewno będzie to w tym samym miejscu. Różna misja, różne miejsca, różne jakieś tam scenariusze, ale to są drobne szczegóły, więc nieistotne. Dobra, Igor trochę znaków na do widzenia skosił, także dzięki Wam za oglądanie. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, aby nie przegapić streamów z GTA. No i oczywiście kolejnych poradników, które będą. Także do zobaczenia. Trzymaj się, cześć.